Miejska dżungla, nam wizu nam się trochę w tej miejskiej dżungli zagubiły, także, ale no tak szczęśliwie, także witamy proszę Państwa na okazji wejścia na rynek bokserski Darka Michalczewskiego, który no, znudziło mu się trochę odcinanie kuponów od sławy. No i 8 grudnia w Gdańsku, w Arenie, gala bokserska Urban Jungle. I może przedstawię bohaterów. Darek Michalczewski, który jest głównym organizatorem. Chyba jego nie trzeba przedstawiać, wszyscy go znają. Przemek Szymański, jego wspólnik, który tutaj chyba jest człowiekiem od czarnej roboty. Ze strony niemieckiej Errol Ceyland, no czołowy teraz promotor, który jak mi mówił, no zainwestował w boksy 30 milionów euro, no i mam nadzieję, że będą z tego jakieś zyski. No i główni bohaterowie, główna walka wieczoru, Izu Gonoch, Ali Eren Demirezen. No i teraz proszę popatrzeć na tego człowieka, który stoczył morderczą walkę. No, twierdzi, że wszystko się na nim goi, jak na psie Mariusz Bach. Będzie drugiej walce wieczoru. A jego rywal Agron Smakici. Kolejny gość z Niemiec, Nikola Jaczyć. Nie wiadomo, jak to będzie, z kim będzie walczył jeszcze, no ale jest na pewno inny z bohaterów, który jest być może z nim, ale być może z kimś innym, Michał Olaś. Kamil Łaszczyk, który, no, długo z nim rozmawiałem, cieszę się, że wraca, bo miał dużo tych przeżyć osobistych, będzie jeszcze o tym okazja porozmawiać. Przemysław Opala w Opalach. Ukłon dał w stronę kickboxingu K1 Jerzy Juras-Broński. I jako przedstawiciel telewizji, która będzie relacjonować tę galę, Paweł Wójcik, zastępca szefa Polski. I zanim porozmawiamy o tej gali, proponuję bardzo ciekawy film. No, będziecie zaskoczeni. Proszę o pokazanie. Zdrowie zwierzę jest najbardziej bezpieczne. Że rękawice były domu od zawsze, bo wujkowie boksowali, bo tata też boksował. Ta praca mnie przerażała. Jak byłem młodym chłopakiem, to biegałem 9 km na trening, trenowałem, biegałem z powrotem. Operacyjny lot na plan? Nie wiem, czego na mnie czekał. Chciałem lepszego życia dla siebie, dla swojej rodziny. I to było głównym powodem wyjazdu do Niemiec. Sukces sportowy, no i finansowy. Tęskniłem za Polską, tęskniłem za swoim przyjaciółmi, tęskniłem za Gdańskiem. Serce mi bolało, tylko człowiek był młody, ambitny, chciałem zadbać o swoją przyszłość. Byłem mistrzem świata, Katarzyna Pociężka jest najbardziej próbowany mistrzem świata w swojej władzy, ponieważ jako pierwszy zunifikowałem 3 federacje mistrzowskie, WBO, WBA i WBF, tytuł wygrałem 23 razy. Osiągnąłem w sporcie wszystko, co można było osiągnąć. Któregoś dostałem i zaczynałem zamocować w Polsce. Jechałem do mojego menadżera i mówię, potem zamocuję w Gdańsku. A on wie, że będę został polskim chybem, nie? Wiesz, na mojej mamy, na moich sąsiadów, na mnie wszyscy inne dalej, że mówię czeski, Niemiec, tak dalej, bo to jest taki... Puff, westchnął. No dobra, no to robimy, no. Moim celem, żeby pokazać boks trochę z lepszej strony, niż on jest. Są różne możliwości, żeby to skonstruować, żeby to wyglądało lepiej, żeby to było bardziej spektakularnie. I to jest mój cel. Rondy mój imię Darek, Karolski Michalczewski, moja ksywa to kamera. Mówiłem, że będziecie zaskoczeni, bo
chyba ta szybkość, z jaką jeszcze daleko kładł ten worek, ja myślę, że z tą szybkością, no waga już nie jest ciężka ani cruiser, ale jakbym wrócił, to do trzeciej rundy, zanim by odcięło mu prąd, to chyba z wszystkimi naszymi bokserami by sobie poradził. Dalej, ale mówmy o twojej karierze teraz, która się zaczyna promotorski. Wyrudziłeś się strasznie i chyba to jest teraz twój plan na nowe życie. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. To znaczy, można powiedzieć, że ja po karierze sportowej tego roku nie robiłem nic. Byłem troszkę w mediach, byłem tu, byłem tam, ale w sumie to nic mnie nie bawiło. Przy spotkaniach godzinnych biznesowych 3 razy wstawałem i pytałem się, czy już jest załatwione, czy już jest koniec. I w sumie to, że zostałem promotorem, to było tak bardzo naturalnie, powiedzmy, bo ja o tym sporcie wiem wszystko i wiem ze strony jako pięściarz, ze strony jako strony promotorskiej, może nie do końca wszystko, ale bardzo dużo. I po paru rozmowach z Przemkiem Szymańskim, z moim partnerem biznesowym, gdzie chciał, żebym ja może pomógł im w jakimś zdjęciu zrobić z Izu, to tamto, żebyśmy razem do Izu, bo walkę będzie robił w Gdańsku. No i od słowa do słowa po parunastu spotkaniach, jak nazwałem siebie sam promotorem, no to klapa zapadła i odwrotu nie było. I w sumie też nastawienie Izu początkowo nie było do końca takie dobre, ale po paru naszych też rozmowach, po wspólnie napisanym kontrakcie, wspólnieśmy go pisali, bo chciałem zrobić to całkiem inaczej niż ja to robiłem. Chociaż nie żałuję, że robiłem tak, ponieważ swój kontrakt podpisywałem po niemiecku i nie znając tego języka jeszcze, także to jest głupie, śmieszne, ale to jest bardzo ważne też moim zdaniem, bo ja chciałem odnosić sukces i później tego kontraktu z moim promotorem nigdy nie wyciągaliśmy dlatego, że był sukces. A jak jest sukces, to wtedy trzeba tylko dzielić kasę, także jak będzie na kasę, to ci też nauczy ją dzielić. Trzeba będzie dobrze powiedzieć, ale myślę, że damy sobie radę. Ogólnie jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ znalazłem sobie zajęcie, które mi mam duże emocje związane z tym. Jestem naprawdę, cieszę się, że jadę na spotkaniu, tak. Kiedyś to byłem załamany, że muszę jakieś spotkanie biznesowe, jechać jakieś biznesa, gadać o jakichś innych rzeczach. Dzisiaj z przyjemnością to robię, jestem zaangażowany całym sercem. Problem jest, że nie znam wszystkich na świecie, jeżeli chodzi o promotorów, menadżerów i tak dalej, ale jest druga strona naturalnie, jak druga strona medalu, że mnie znają wszyscy. I to jest też pozytywne i byłem właśnie, zaraz wróciłem z convention WBO, w Panamie byłem, odnowiłem wszystkie kontakty, cały czas jestem w rozmowach z moimi przyjaciółmi, z moimi doradcami, z moimi promotorami, z Colem, z Hanracem, ale też spotkałem się z Wiesławem Zalmandem. I też właśnie nawiązałem współpracę z Eronem, który wie też na ten temat wszystko, bo myślę, że moi promotorzy tam kiedyś było troszeczkę inaczej. Dzisiaj to się dosyć mocno zmieniło i Eron właśnie no, jest takim moim mentorem, można powiedzieć, mimo że jesteśmy konkurentami, ponieważ nasi robotnicy boksują przeciwko sobie, ale ta konkurencja może być też zdrowa, proszę Państwa. Ta konkurencja może być zdrowa i to jest... Tego troszeczkę w naszym tym polskim boksie brakuje, tej zdrowej konkurencji. Ona musi być zdrowa, ona musi być, to musi być, musimy się prześcigać w organizowaniu lepiej gal, dobieraniu lepiej przeciwników i z tego założenia wychodzę. Ja chcę to też prowadzić, ja chcę tych innych swoich partnerów, którym jestem partnerów, konkurentów, można tak powiedzieć, czy Wasilewski, czy Babiloński. Ja im jestem wdzięczny, że oni w ogóle ten sport, dzięki nim jestem tutaj, bo gdyby nie oni, to by ten boks polski utonął. A to, że oni są jeszcze, że oni to utrzymali na powierzchni, czy tam troszeczkę może lepiej, jak można powiedzieć, na powierzchni wody, no to jest zawsze pozytywne. Jestem naprawdę za to bardzo wdzięczny, bo zrobili do tej pory dobrą robotę, tak mogę to powiedzieć. I myślę, że ta współpraca będzie się układała nam coraz lepiej. Jestem pewnie nową krwią taką, chociaż jestem już stary, wszyscy mnie znają, ale z tej strony znam je bardzo mało i też ja potrafię dobrze dyrygować. Nie znam się na wszystkim, ale tego nie można zawsze powiedzieć głośno, bo znam się na wielu rzeczach, tym bardziej w boksie.
Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, to jestem może nie do końca taki, świat się zmienił, jest troszeczkę inaczej niż był kiedyś, ale jeżeli chodzi o dobieranie partnerów, o to w Wietnamie chyba wiem wszystko, jeżeli też chodzi o trening, trening nie byłem, ale też chciałem się i zobaczył teraz sparingi, od dzisiaj zaczyna, także będę się też chciał zobaczyć, jak on boksuje. Nie będę chciał coś zmienić, ale moje rady na pewno będą i dla trenera, i dla samego Gizu też bardzo, bardzo cenne. No tak, proszę Państwa, w sumie to tyle chciałem tutaj powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy, że jest taka, że to jest mój też mój benefit. Mamy fajnych zawodników, fajne pary. Mamy jeszcze mało do ciągnięcia, ale myślę, że to się w tych następnych godzinach wszystko wyklaruje. Jestem w ogóle dumny, bo jest duże zainteresowanie z tego, co widzę mediów. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak duże zainteresowanie, bo te walki są bardzo mocne i tak jak Errol tu przybył swoich trzech zawodników, którzy są w sumie niepokonani i stawia to z naszymi zawodnikami i no, czy nawet, czy Mariusz Bach, czy Lizu i tak dalej, naprawdę bardzo odważnie ze strony Errola. Ale z naszej strony też muszę powiedzieć, że Izu też nie pękał, zaakceptował swojego zawodnika i myślę, że taki tytuł Izu jest w pierwszej 15 Federacji WBO i po takim tytule, po takim zwycięstwie, oby naturalnie, wskakuje w pierwszą dziesiątkę i myślę, że do walki z Joshua dzieli go naprawdę niedużo. To są naturalnie moje marzenia, moje plany. No ale planować trzeba i jak już to muszę planować, to mi się nie robi, że robię pierwszą jedną galę i ostatnią, tylko chcę to zrobić troszkę dłuższą metę. Nawet no, to obiecałem, nie obiecałem, no, ale to była taka nasza, no, tak mieliśmy sobie piątkę z Jerzy, że tak to musi funkcjonować, nie mogę zostawić na rolodzie, tak. I dla mnie taką największym problemem, dlaczego tym promotorem tak długo nie zostałem, to było to, że się zwiążę z jakimś zawodnikiem i będzie to jak moje dziecko, jak mój syn. I tego się najbardziej bałem, bo to później człowiek idzie z emocjami i się też chce wszystko zrobić jak najlepiej, ale już nie ma w ringu, nie ma na to wpływu. I mój menadżer też mówi, no syneczku, teraz twoja robota, mój trener też stukał mnie w głowę, mówi, no i teraz ty robisz swoją robotę. I to było dla mnie w porządku, bo ja wiedziałem, co ja robię, wiedziałem, co ja trenowałem, a dzisiaj z Izu, no to nie wiem, jak to jest w formie do końca, nie siedzę w nim w środku i tylko mogę mu po prostu zawierzyć. Czy przygotowany jest i dobrze trenowałeś? Powiem, no tak, zajebiście, super trenowałem, no to muszę w to tylko wierzyć. Także bardzo dziękuję i oddaję tutaj głos. Więc teraz parę kwestii, która mnie na wszystkich się zesna, to jest powiedzmy prezes Rady Nadzorcza, który jest dyrektor wykonawczy, który w wiele spraw będzie tutaj odgrywał. Przemek Szymański. Chciałbym wszystkich przywitać przede wszystkim. No i z mojej strony krótko, no Darek jakby jest tutaj twarzą tej grupy promotorskiej, która się nazywa Tiger Promotions. Rzeczywiście bardzo staramy się, żeby bazować tutaj przede wszystkim na sporcie i żeby polskiej publiczności przede wszystkim, a później może nawet na innych rynkach zagranicznych, prezentować ten boks z klasą. No oczywiście nie zapomnimy o show i o tym wszystkim, co teraz jest jakby potrzebne po to, żeby ludzie przychodzili licznie na takie wydarzenia i tym bardziej, że my celujemy w duże areny, zaczynamy w Ergo Arenie, już jest to pierwsze wyzwanie, natomiast Ergo Arena padła tutaj jako pierwszy cel z racji tego, że Izu jest tam, praktycznie wychował się na Żabiance, arena jest położona na granicy Gdańska i Sopotu, właśnie na dzielnicy Żabianka. Ja jestem z Gdańska, Darek jest z Gdańska, więc korzystamy z tej energii Wolnego Miasta Gdańskiej, siły tutaj dźwigów i tego wszystkiego, co się kojarzy z Gdańskiem, po to, żeby wystartować i później iść dalej na kolejne cele i prawdopodobnie będziemy się widzieć w 2019 roku w kwietniu, gdzieś na południu i w planach mamy kolejne gale na 2019 rok. No i tak tytułem jeszcze podsumowania tego, co mówię, no to my jesteśmy tutaj po to jako grupa promotorska, żeby służyć zawodnikom, żeby służyć tej dyscyplinie i żeby spowodować, że boks będzie bardzo dobrze kojarzony w Polsce, dogoni MMA, a może nawet przegoni i miejmy nadzieję, że będziemy szli w tym kierunku, bo ta zdrowa rywalizacja, o której Darek mówił, ale taka, która powoduje to, że ten sport się może rozwijać i nie bazowanie na jakichś prywatnych interesach, prywatnych tutaj zagwozdkach, spowoduje, że będziemy mogli się cieszyć, przeżywać ogromne emocje sportowe połączone ze spektakularnym show. Teraz
trzeci z bohaterów, motorów tego przedsięwzięcia, Errol Ceylan. On jest w podobnej sytuacji jak Darek Michalczewski, bo jest zabezpieczony finansowo. Jak mi z nim wczoraj rozmawiałem, mówił, mógłby grać w golfa, ale to go nie interesuje, dlatego się wziął za promocję boksu. A utrzymuje się z biznesu spedycyjnego i nieruchomości. No tutaj widzimy trzech jego zawodników. No ma większą grupę, tam jest jeszcze Dmitrenko, ten drugi Seferi, no i Michałkin, który przegrał niedawno z Kowaliowem. No i teraz on się liczy na tym rynku i może teraz Errol. Mamy tutaj też tłumacza. Zuerst mal herzlich willkommen mit einer kleinen Verspätung hier in Warschau. Nach der Vorstellung der drei Herrschaften, wo Darek Michalczewski das Gesicht natürlich ist von der Gruppe, die alle drei aus Leipzig kommen, wollen sie mit einer positiven Rivalität auf dem polnischen Markt natürlich etwas das Geschäft beleben und auch zeigen, dass man mit einer neuen Gruppe den Boxsport vorwärts bringen kann und auch zeigen kann, dass was Gutes geht in Polen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir Sie hier begrüßen dürfen mit Ihren drei Boxern, die Sie mitgebracht haben. Alle drei unbesiegt bisher. Und das ist natürlich schon etwas ganz, ganz Besonderes hier für uns zu sehen. Ich übergebe die Stimme weiter und werde simultan übersetzen. Erstmal einen wunderschönen guten Tag hier in Danzig. Und einen riesen Dank an Champions Café. Ich bin das zweite Mal hier. Dzięki auch mit dem Warschau. Ganz gut. Warschau. Es war hier auch schon mal gegen Glowacki gegen Juli Seferi in diesem Champions Café. Tolle Location. Ja, das Kennenlernen oder die Zusammenarbeit mit Darius hat sich so ergeben. Er hat mich eingeladen in Danzig eine Veranstaltung mit ihm zusammen. Współpraca z Darkiem tak się zaczęło, że zostałem zaproszony przez Darka. Was wir auch umgesetzt haben. Ich hätte nicht gedacht, dass er in dieser Qualität so groß das Ganze aufzieht. No nie myślałem, że to będzie z takim rozmachem zrobione. So was habe ich nicht in Madison Square Garden oder New York gesehen, Las Vegas. Ich habe also viele Kämpfe im Ausland und überall gemacht. Aber das ist schon eine große Bühne, Champions League. Tego nawet nie widziałem w New Yorku, w Madison Square Garden, także to można nazywać Champions League. Er ist angetreten in Polen, das Boxen wieder groß zu machen. Er hat gesagt, er möchte gute Kämpfe, Kämpfe auf Augenhöhe. Wrócił do polskiego boksu, żeby pokazać swoją klasę i podnieść polski boks. Da hat er natürlich mein Herz als ein passionierter, boxliebender Mensch genau getroffen. Er hat gesagt, Dario, ich mach alles mit dir. Und jetzt sitzen wir hier. Jest tym właśnie trafił w moje serce i obiecałem, że tak naprawdę będę mu wszystkim pomógł i będę go wspierał jak tylko mogę. Auch ein riesen Respekt an seine ganzen Mitarbeiter von Cemek, von Chris und Katja, alle tolles Team und sehr professionell. Bardzo dziękuję także wszystkim współpracownikom i partnerowi Przemkowi. Z dużym szacunkiem do Was bardzo dziękujemy. Danke, dass ich hier sein darf. Dziękuję za możliwość. Nie przesadzał, został Madison Square Garden niedawno, przecież tam był 3 marca. Jego zawodnik walcząc z Kowaliowem właśnie w Madison Square Garden. Także dzięki serdecznie. I teraz słuchajcie, przejdziemy do głównego bohatera, Gary z naszej strony, ale najpierw zapraszam na film. Obsesyjnie często dążę do tego, aby być coraz lepszym, dążę do tej perfekcji. Bycie mistrzem świata bardzo ciężkie jest, jakby bycie mistrzem świata wszechwag. Ważna jest też dla mnie ekspresja. Stoczyłem swoją pierwszą walkę 2 miesiące po tym, jak rozpocząłem trening. Po 8 miesiącach znalazłem się w karze Polski. Chciałem zyskać większą kontrolę nad emocjami, które już posiadałem. I chciałem lepiej spuszczać w pierdol. W Polsce najlepsze jest to, że tu się urodziłem i to miejsce mnie ukształtowało. Walka się rozpoczęła tutaj w Gdańsku w czasach mojej młodości. Kiedy ludzie mnie poznawali gdzieś za granicą i mówili, że moje korzenie są w Afryce, w Nigerii, ale że jestem z Polski, to bardzo ważny element. To pewnie zasługa jest mojej mamy, że nie mam w sobie takiego poczucia, że coś jest niemożliwe do zrobienia. Nie wiadomo do końca, co się kryje w psychice człowieka, więc każdy może mówić różne rzeczy, może zgrywać kozaka na ważeniu, na konferencji może opowiadać, jak to zaraz komuś nie spuści lania, a przychodzi co do czego
gdy moment spojrzenia przeciwnikowi w oczy, jesteśmy w ringu, światła zapalone, wszyscy patrzą i wtedy tak naprawdę chodzi, co masz w sobie. Nazywam się Izu Ono. Właściwie to Izu Ono, ale wszyscy mówią na mnie Izu. Jestem pięściarzem reprezentującym Polskę i aspiruję na to, żeby zostać mistrzem świata w walce superciężkiej. Fajny film, fajne plany. Izu, powiedz o przygotowaniach. Masz Andrzeja Kutrucha, tam widziałem, że intensywnie przygotowywaliście się. Powiedz może o treningach, o sparingach. Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym przeprosić w ogóle na to, że musieliście na mnie czekać. To właśnie było spowodowane między innymi tym, że wcześniej miałem trening. No więc jeżeli chodzi o walkę, to przygotowania idą bardzo dobrze. Zostało jeszcze trochę czasu. Niestety trener Andrzej dzisiaj nie mógł tutaj się zjawić, mimo że bardzo chciał, a na pewno na następnej konferencji już się pojawi. Myślę, że w ogóle całe to wydarzenie jest czymś takim, co bardzo mocno mnie ekscytuje, między innymi dlatego, że gala odbywa się w Gdańsku. Tak jak Darek już wcześniej wspominał, również to będzie jego benefis, więc przed samą decyzją, że będziemy podejmować współpracę, mieliśmy rzeczywiście kilka albo kilkanaście spotkań, więc przez ten czas zdążyliśmy troszeczkę bardziej się wyczuć, troszeczkę bardziej sobie zaufać i w międzyczasie zaczęła się właśnie malować ta wizja najbliższej przyszłości i może trochę dalszej. Tak więc bardzo się cieszę tym, że właśnie Urban Jungle, ta gala odbędzie się w Gdańsku, w Ergo Arenie. Myślę, że to bardzo dobry początek. Myślę też, że przeciwnik, z jakim przyjdzie mi się zmierzyć, niepokonany Ali Demirezen, to zdecydowanie dobry przeciwnik. Jest to były olimpijczyk i jest to zawodnik, który z całą pewnością sprawi, że będę musiał się wznieść na wyżyny swoich możliwości, żeby tą walkę wygrać. Ale czuję, że mam wszystko, co jest potrzebne, żeby tak właśnie się stało. No to ładnie przechodzimy do rywala Wilson. Ali Demirezen, niepokonany 10-0, 10 nokautów. Kariera zanim amatorska fajna, startował na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, tam przegrał z Krukowiczem na Mistrzostwa Świata w Dorze z Joeem Joyce'em. Ale na turnieju w Marrakeszu 2014 rok znokautował przyszłego mistrza olimpijskiego Tonego Jokę. Także to nie jest na pewno kelner. Ale powiedz coś o sobie, o rywalu, jak ty to widzisz? Einmal möchte ich eine Frage an Ali, wie er das sieht, als ehemaliger olympischer Sieger auch, der letztens auch die Knockouts geschafft hat. Und was können wir von euch erwarten? Ali senden ne bekleyebilirler? Yani iyi bir amatör kariyeri olan olimpiyat birincisi nakavt yapmış bir adam olarak senden bu maç için ne bekleyebilirler? Sayın basın mensupları, değerli bokseverler, hepiniz hoş geldiniz. Olimpiyatlarda şanssız bir yenilgi yaşadım. Ama EJ Boxing'de güzel bir profesyonel boks arenasına giriş yaptım. Polonya'ya ikinci gelişim olacak. Izu'yla ikinci kez ilk maçımı başka biriyle yapmıştım burada, Sergey'de daha önceden. İkinci maçıma şu an Izu'yla çıkacağım. Buraya WBO Avrupa Şampiyonu olarak geldim. Avrupa Şampiyonu olarak geri döneceğim. Liebe Gäste, liebe Pressevertreter, willkommen. Schauen wir mal vor. Das ist das. Ich habe eine sehr schlimme Niederlage bei den Olympischen Spielen erlitten. Podczas Igrzysk Olimpijskich poniosłem straszną klęskę. Aber das wird sich nicht mehr wiederholen. Ale to na pewno się nie powtórzy. Es ist das zweite Mal, dass ich hier in Polen bin. To jest drugi raz, że jestem w Polsce. W Polen kämpfe. Der erste Kampf war bei den Amateuren gegen Sergej Lewenko. Pierwsza walka to amatorski gegen Sergej Lewenko. Und das mit Izu ist der zweite Kampf. So będzie druga moja walka. Bin als Europameister hier. Ja,
jestem tutaj jako mistrz Europy. Und werde auch als Europameister wieder weggehen. Jako taki zamierzam stąd wyjechać. Aber ich liebe jetzt schon Polen. Ale już pokochałem Polskę. Und würde gerne immer wieder kommen. I chętnie wrócę do Was. Miłe słowa naszego gościa. Teraz tak, druga z walk wieczoru. Może najpierw główny bohater z naszej strony, Mariusz Warkę. Żadnych śladów tego pojedynku z Arturem Szpilką. Powiedz, jak się czujesz po tej walce, czy nie jesteś? No zapewne trochę rozczarowany, bo... Er hat auch gesagt, dass er den Izu sehr respektiert, ist großartiger Kämpfer von Weltklasse, aber er wird ihn nicht unterschätzen. Oczywiście chciałbym wyrazić szacunku dla pierwszego Izu i na pewno nie będzie go lekceważyć. Tak, zapowiada się ciekawa walka, naprawdę. Mamy tutaj zawodnika, który rzuca na szale niepokonany bilans i 10-0, 10 nokautów może przegrać. No. Mariusz Warkę. Mariusz, najpierw o tym, co było w ten weekend i o tym, co będzie. Tak, już co było, wiadomo, że już jakieś jeszcze ślady takie fizycznych śladów nie mam, ale chyba gdzieś tam w głowie ta walka jeszcze będzie się działa parę dobrych dni, czy tygodni, czy miesiąc, czy nawet lat. Ale to też mój problem jest. A co do tej walki 8 grudnia w Gdańsku, naprawdę się bardzo cieszę, że organizatorzy pomyśleli tak o takiej osobie, jak po mnie jestem ja. Jestem bardzo się cieszę, tak, że mam możliwość walczenia na takiej wspaniałej gali, gdzie naprawdę będą występowali świetne osoby. Z udziałem Izu Ugonocha, tak, w walce wieczoru, więc naprawdę cieszę się i nie mogę się doczekać. Rywalem Mariusza będzie prawdopodobnie, zaznaczam, bo to jeszcze są możliwe małe tam przesunięcia, Agron Smakici, też niepokonany, 14-0, 12 nokautów. Ja oglądałem niedawno w niemieckiej telewizji wywiad z Rolem i on tam powiedział, że to jest, on mu przypomina Władimira Kliczkę, miał 20 kilka lat, ta sama sylwetkę, ten sam mocny cios, podobny wzrost, 198, tylko mówił, jest lepiej wyszkolony technicznie. Chyba Errol troszeczkę przesadził, ale jakby mu nie było, to jest ciekawy zawodnik i proszę nam może tam przedstawić, co on opowie o tym porównaniu z Władimirem Kliczką. Also es geht um den eventuellen zukünftigen Gegner von Mario Schwach, der diesen Kampf nicht erwarten kann eigentlich. Und hier ist ein Vergleich gefallen mit dem jungen Klitschko, also technisch gut geschult. Und die Frage ist, was man erwarten kann von diesem zukünftigen Gegner. Also besser würde ich nicht sagen, aber anders. Auf jeden Fall hat er die richtige Auslage. Er ist ein Rechtsausleger. Ja, powiedziałbym, że jest lepszy, ale walczy z tym. Er ist ein Rechtsausleger und die sind immer schwer zu boxen. Außerdem hat er Power in beiden Händen. Also das wird auf jeden Fall ein Generationenkampf. Ein Mario Schwach, der ein guter Gatekeeper ist, gegen Agron, ein aufstrebender Schwergewichtler, der noch viel vor sich reden lassen wird. Interessanter Kampf. Możemy się spodziewać ciekawej walki, ponieważ przeciwnik jest dalszym sympatycznym, jest dobrze budowany, dobrze jest motywowany i w zasadzie spodziewamy się dobrej walki. Już widzę po jeszcze, bo mają stary, ten młody. Halo, to może kilka słów jeszcze Agron powie. So it's very nice to be here. Yeah, I'll ask you in English. Möchtest du Deutsch oder Englisch? English, ich kann auch Englisch sprechen. Yeah, it's better. Okay, I can speak also German, but I feel more comfortable to speak English. It's very nice to be here. Dziękuję bardzo, bardzo miło mi tutaj. Mr. Darius is a great fighter and now a great promoter.
Oczywiście dałeś mi rzecz jako jaki pięszczak i teraz promotor. With my manager he works, so it's a great opportunity for me also to fight here. Cieszę się, że współpracuję z moim menedżerem i dzięki temu mam możliwość tutaj występować i powalczyć. I hope Mr. Bach will accept the fight and we will show to the Polish people a great fight. Mam nadzieję, że Mariusz Bach akceptuje tę walkę i pokażemy Polsce, Polsce w zasadzie fajną walkę. If Mr. Bach don't accept the fight, I would like to fight with anybody who is ready for the fight. Może się zdarzyć taki, będę walczyć z kimś innym, ale mam nadzieję, że zaakceptuję. Yeah. I call all heavyweight fighters in Poland from somewhere else just to come and to fight with me, that I can show myself and my skill and everything. Chciałbym samego siebie też pokazać, reprezentować i cieszyłbym się, gdyby doszło do tej walki. Fajny z naszych gości, Nikola Miracic, miał walczyć z Kajem Cieślakiem. Cieślak poznał kontuzję, potwierdzając to też u Tomka Babilańskiego. Także zobaczymy, z kim się zmierzy, to jest jeszcze płynne. Mamy na pewno gościa, który jakby wskoczył do tej gali w ostatniej chwili, ale wystąpi Michał Oleś. Witam serdecznie, bardzo cieszę się, że będę mógł zaboksować na tej gali. Co prawda mój występ wyskoczył trochę nagle, bo minęły niecałe 24 godziny, od kiedy dowiedziałem się, że tutaj zaboksuję. Jednakże cały czas utrzymuję formę, trenujemy z moim trenerem cały czas, więc jestem w dobrej dyspozycji. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich habe mich erst vor 24 Stunden habe ich davon erfahren, dass ich diesen Kampf antreten werde. Und ja, selbstverständlich gebe ich alles, was ich kann. Hätte den Kampf weiter. Teraz Kamil Łaszczyk, przegadałem z nim wiele minut, jak był poprzednio w Warszawie. Spadło na niego wiele nieszczęść. Rodzinny, wypadek samochodowy, zamiast się koncentrować na treningu pracował między innymi w Niemczech przy montażu solarów, także no, wraca jego rywal, którego pokonał Wagner, jest mistrzem świata, a Kamil musi odbudować swoją pozycję. Kamil, proszę. Witam wszystkich. Na sam początek chciałbym podziękować Darkowi Miłoszewskiemu za to, że mogę zaboksować do tej gali 8 grudnia. Bardzo się cieszę, bo miałem rok czasu przerwy. Nie mogę się czekać na 8 grudnia, kiedy będę wreszcie znowu do ringu i będę mógł boksować i będę mógł iść do celu, który mam i zdobyciem po prostu mistrza świata. Nie wiemy jeszcze, z kim będzie walczył Kamil, no są rozmowy, także tutaj Darek i Przemek działają. Na pewno nie, po takiej przerwie długiej nie można oczekiwać, żeby to był jakiś silny rywal, no bo to też jest kwestia kontuzji tej parku, która jest zaleczona, no ale też trzeba uważać. No i jak mówię, tutaj pracował w firmie ojca, pracował w Niemczech, teraz trenuje z Piotrkiem Wilczewskim i mamy nadzieję, trzymamy za niego kciuki, bo niepokonany bokser, który ma perspektywę, ja wierzę w to walki o mistrzostwo świata. I teraz tak, może Przemek Opalak, który też, przepraszam, tak, zły napis jest oczywiście, może to taki zmienić mu trzeba będzie ksypkę bokserską na Opal. Proszę, Przemek. Witam serdecznie. Chciałbym też podziękować, że mogę wystąpić na tej gali. Jest to zaszczyt się pokazać na takiej dużej gali. No i co tu powiedzieć, no mój przeciwnik będzie Chorwat, Bosko Misyć, 17-9. I jest młody, ambitny. No i będę chciał się pokazać jak najlepiej, bo w styczniu będziemy też czekać duża walka za granicą. Dlatego to będzie taki mały test. Także
to jest Przemek Opalach i jeszcze mamy taki gest Darka w stosunku do kickboxingu. Izuby, bo dziś się z kickboxingu, no nie mogło tutaj zabrakło cisnąć kogoś, kto też się wywodzi z kickboxingu. Jerzy Juras Broński, 10-krotny mistrz Polski, 4-krotny mistrz świata w kickboxingu, kariera w K1, raper, bardzo ciekawa postać i on też będzie jedną z atrakcji tej gali. Witam Państwa serdecznie. Tak, chciałem tylko sprostować, jestem 4-krotny wicemistrzem świata, niestety tego najwyższego tytułu trofeum nie udało mi się zdobyć w torcie amatorskim. Tak. Przede wszystkim dla mnie jest to duże wyróżnienie i możliwość zaprezentowania wysokiej klasy kickboxingu na takiej prestiżowej gali. Będzie to jedyna walka w K1, więc jestem ambasadorem całego środowiska kickboxerskiego na tej gali. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, niezmiernie się z tego powodu cieszę. Moim rywalem będzie Paweł Świeczkowski z Gdańska, miejscowy zawodnik. Takie też było zapotrzebowanie na tą walkę, żeby skrzyżować rękawice z kimś z Trójmiasta i swoimi kanałami, po prostu kontaktami. Zgłosiłem się do kilku trenerów z Gdańska, którzy dali taką kandydaturę. Paweł Świeczkowski będzie moim rywalem i niezmiernie się cieszę, że jestem w tej gali, w tym wielkim sportowym wydarzeniu. Dziękuję. Byłem na sesji fotograficznej, no i teraz tam się zaprezentował jako Zorgio w takim długim płaszczu, no i mam nadzieję, że równie efektownie wypadniemy w ringu. Teraz tak, Paweł Wójcik, zastępca szefa sportu w Polsacie Sport, który będzie relacjonował tę galę. Paweł, powiedz w kontaktach z Darkiem Michalczewskim, jak to będzie wyglądać i tak dalej. Przede wszystkim dziękuję w imieniu pana Mariana za zaproszenie. Myślę, że pana Mariana i Polsat można postawić i wyrównać dzięki naszej firmie, że ten boks cały czas istnieje. Pan Darek, gwarant jakości sportowej, pan Przemek, którego znam bardzo długo, gwarant profesjonalnej obsługi, produkcji gali, także cieszę się, że dla was wybór był jeden, bo Polsat z boksem związany jest z tym najlepszym boksem związany. Od lat związani byliśmy z IZU, różnie to między nami bywało, ale mam nadzieję, że teraz wszystko jest już wyprostowane i płyniemy razem do upragnionego celu, o którym mówił pan Darek. No i co, współpraca z panami to chyba jest najlepszy moment do tego, żeby skończyć z galami, gdzie walki kończą się w pierwszej, drugiej rundzie, bo bardzo często rywale są dobierani w sposób przypadkowy. Tutaj obaj panowie gwarantują to, że jakość sportowa będzie fenomenalna, mam nadzieję, w pierwszej walki. Wiążemy się z Tiger Promotion nie na tą jedną galę, tylko w planach mamy współpracę wieloletnią. Tę pierwszą galę zamierzamy pokazywać oczywiście na żywo na czterech antenach, zaczynając od Polsatu Sport Fight, przez Polsat Sport, przez ogólnodostępny Super Polsat i zwiększeniem tego będzie także obecność na antenie Polsatu Otwartego. Nie pozostaje i osobiście nic innego nie powiedzieć na końcu, to życzę wam, żebyście nigdy nie zostali klasyfikowani jako organizacja, czy jesteście w lidze takiej i owakiej, bo zaczynacie od Ekstraligi i tutaj trzymam razem z moimi przyjaciółmi za was kciuki i mam nadzieję długo, długo wspólnie będziemy podróżować i głos promować. Dziękuję. Jestem tam znany jako Urban Jungle, miejska dżungla i widzimy też tam efektowne tygrysice, które też zadbają o odpowiednią promocję. Ale słuchajcie, pytania, potem oczywiście będzie czas na indywidualne pytania, ale gdyby ktoś miał, to zapraszam. I think you forget me. I'm sorry, Nikola Milacic, sorry. Ja, ich möchte erstmal sagen, dass ich, dass ich hier bin. Hallo Boxfreunde, hallo Presse. Ich möchte auch zu Darius sagen, dass es ein sehr großer und professioneller Event ist. Auch gestern das Fotoshooting und auf jeden Fall sehr professionell. Was ich noch sagen kann, ist zum Gegner. Eigentlich habe ich einen anderen Gegner erwartet. Den Michael Chisak.
Dobra, bardzo dziękuję, że mogę tutaj być. Zostałem trochę pominięty, ale to nieważne oczywiście. Cieszę się, że mogę być z wami oczywiście. I... Also ich habe Michael Cisak hier warten, ich sehe nicht hier. Das wollte ich mich aber Cisak alle so nicht wieder. Ich bin extra nach Polen angefahren und ja, kann es kaum warten. Großes Respekt an meinen Gegner. Dass wir alle hinscheinen, dass wir uns gehen. Nie mogę się doczekać, czekać, der Mann. Z dużym szacunkiem dla rządu. I respekt dla przeciwnika, tak. Das war's. Bardzo dziękuję. Chciałem wyrazić też, przepraszam cię jeszcze raz. Efektowny bokser, efektowny model, bo wczoraj też go widziałem w akcji. No to, chyba modele mógłby robić karierę na dwie. No i teraz proszę o pytanie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze mamy jeszcze jednego wspólnika z przedmiotem brat Tomek. Który też zjeżdża się na boksie, mówi wszystkich moich barkach. Też oglądał to od strony treningowej, od kulis, także mamy pomocnika. Proszę bardzo, pytanie. Przemek Kosiak, Czygon Sportowy. Chciałbym zapytać pana pana Dariusza Michalczewskiego, czy możemy poznać więcej szczegółów dotyczących zaproszenia dla Roya Jonesa Juniora i tego, jak to wasze spotkanie w ringu, w regalenie będzie wyglądać. To znaczy, to w sumie jest niespodzianka dla mnie, bo ten mój benefit, w sumie o tym beneficie, który będzie się odbywał przed walką Izu, nie jestem wtajemniczony. I ja dokładnie nie wiem, co tam się będzie działo, jak to będzie wyglądało, jest to dla mnie niespodzianka. Formę szykuję naturalnie, tak, jestem cały czas w treningu. Ale no, to jeszcze raz powiem, nie zostałem wtajemniczony, żeby to było po prostu dla mnie niespodzianką. Rozumiem. To pytam jeszcze o udział Michała Cieślaka podczas tej gali. Czy nadal jest planowany jego występ? Cieślak wczoraj na mnie dzwonił, że ma kontuzję, od fizjoterapeuty dzwonił, że Cieślak zamykał samochód, bagażnik czy coś, to sobie rękę, starą kontuzję gdzieś tam. Różne rzeczy bywają, także musimy być na takie, że te przygotowanie z różnych skrętów, ja dzisiaj wiem, jak to wyglądało kiedyś, wiem, jak to wyglądało dzisiaj. Ja miałem też taką sytuację, gdzie mój zawodnik tydzień przed walką, w poniedziałek była konferencja prasowa, w sobotę mieliśmy boksować. Ja troszkę coś innego teraz chcę powiedzieć, bo ja miałem takiego zawodnika, który do mnie, Darek, twój przeciwnik zachorował, ale dałem ci innego tydzień przed walką. Ale ja byłem taki, ja powiedziałem, nie boksuję innego, zwalczam już ze świata i ja nie mogę moich kibiców oszukać, ja nie będę tego zawodnika boksował, bo on nie jest przygotowany, ale on trenował, jest do przygotowania. I to tak jak czasami, i dałem ciała, żeby nie boksowałem, bo ten zawodnik był w formie, był przygotowany i tak to czasami boksiwa, że jesteśmy też przygotowani na to, żeby zawodnicy, jak czasami komuś się coś stanie, przygotować zawodnika, który jest w treningu, który jest w formie. No nie można wziąć to nawet, myślę, że ten zawodnik czy jego trener byłby nieodpowiedzialny, gdyby kogoś puścił do walki, tylko tego kogoś, kto jest po prostu nieprzygotowany. Także to są wszyscy zawodnicy, którzy są w treningach, którzy mają formę, a los taki jest, że też się może każdemu stać. Dlatego ja też to widzę troszeczkę przez inny pryzmat i jestem z tym, muszę się z tym zgodzić. Jeszcze korzystając może z tego, że mam mikrofon, od czego zależy to, o czym mówi potencjalny przeciwnik Mariusza Bacha, że to Mariusz Bach ma jeszcze zaakceptować ten pojedynek. Ktoś związany z Mariuszem. Trzeba w Mariusza zapytać. Mariusz, no to odpowiedz. Jeszcze rozmawiamy cały czas, tak jak i pan Andrzej Wasilewski, organizatorzy tego pojedynku. Po prostu się jeszcze trzeba tam dogadać pewne kwestie. Myślę, że w ciągu najbliższych godzin, jednego dnia to wszystko się wyjaśnia. Wiadomo, że gala jest tuż, wszyscy i kibice i zawodnicy też by już chcieli mieć sprawę wyjaśnioną. Dajcie nam jeszcze parę godzin, dzień, dwa i na pewno wszystko się wyjaśni. Dziękuję.
antypatów sportowych. Ja mam pytanie do pana Dariusza. Czy to prawda, że prowadzicie zaawansowane rozmowy także z niemiecką telewizją, żeby transmitowała imprezę? To znaczy jesteśmy, to jest bardziej do Erola pytanie, bo to on jest tutaj, rozmawiamy, myślę, że ta gala będzie prezentowana w różnych państwach na świecie. Jesteśmy, tak to chciałem zrobić, chcemy pracować z różnymi, w różnych państwach pokazywać nasze gale. Erol jest tą obierytem. Also wir sind in Gesprächen mit allen Sendern. RTL ist noch nicht jetzt drauf, weil die brauchen auch Einschaltquoten. Aber da ist es auf jeden Fall ein guter Name für die zukünftigen Veranstaltungen auch in Deutschland, ohne Frage. Aber das ist jetzt zu kurzfristig, die Fightclubs noch nicht eröffnet. Deswegen ist es schwer, diesen Kampfabend jetzt bei RTL zu übertragen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, nächstes Jahr werden wir einen prächtigen, guten deutschen Sender haben, auf der diese großen Veranstaltungen von hier aus übertragen werden. Więc w tej chwili rozmawiamy z dużą ilością niemieckich stacji telewizyjnych i jest trochę za wcześnie, żeby móc potwierdzić, czy to rzeczywiście będzie RTL. Na pewno w przyszłym roku będziemy wiedzieli, kto w zasadzie będzie transmitował. Oczywiście Darek Wieżaczewski tutaj jest dużą nazwą i taką osobą, która pociągnie ten kontrakt. Myślimy, że wtedy będziemy mogli potwierdzić. W przyszłym roku. Diese vertraglichen Vereinbarungen zwischen Boxern, die sich auch committen und sagen, ich bin bereit, boxe, mach das und nachher kommt dann raus, ich habe doch noch einen Vertrag woanders, das macht das alles nicht einfacher. Für Darius ist es natürlich schwer, weil im Moment alle Promoter gegen ihn arbeiten und keiner will, dass er erfolgreicher Promoter ist oder startet. Das ist halt nicht einfach. Aber wir geben unser Bestes, ich bin mir ziemlich sicher, er wird nicht nur in Polen oder in Deutschland, er wird auch Europa und weltweit einen guten Namen als Promoter machen. Problemem są także zawodnicy, którzy w zasadzie jeszcze mają kontrakty gdzie indziej, potwierdzą walki, a potem muszą się wycofać, ponieważ no, nie mogą grać, prawda? Tutaj też będzie trzeba pokazać ze strony Darka, że rzeczywiście mimo tego takiej presji może z zewnątrz, że inni promotorzy jemu nie wróżą, być może nie wróżą dobrze, będzie pokazał swoją klasę i będzie także dążył do tego celu. Und ich finde auch natürlich sehr, sehr richtig und gut, dass Polsat jetzt hinter ihm steht, zu ihm hält. Ich glaube, das ist der richtige Weg, ein guter Anfang. Bardzo wielkie podziękowanie też dla Polsatu, ale chciałem powiedzieć, że tak mówię, ja chcę to zmienić, musimy współpracować, to nie ma być to ma być zdrowa konkurencja i ma być biznes, bo biznes jest tylko jak są dwie strony zadowolone i z tego założenia ja wychodzę, że przez moją osobę zrobimy tak, żebyśmy robili biznes razem wspólnie, żebyśmy robili duży sport, przy okazji biznes, no i naturalnie też wielkie dzięki dla Polsatu. Jeszcze korzystając z okazji chciałbym spytać Izu, bo swego czasu chciał z tobą współpracę nawiązać Mateusz Borek, później walczyłeś na gali Marcina Najmana. Podobno nawet Eddie Hearn był zainteresowany z tobą współpracą. Czy ta oferta pana Dariusza Michalczewskiego oprócz pieniędzy, czy cię skusiła konkretnie? Wydaje mi się, że już na samym początku powiedziałem o tym poniekąd, że nasze spotkania zaczęły się od tego, że jesteśmy z tego samego miasta, z Gdańska, a nasze drogi przecinały się już kilkukrotnie wcześniej. Ale ja chciałem zaboksować w Gdańsku, chciałem zaboksować u siebie. No i tak jak już mówiłem wcześniej, są 50. urodziny Darka i stwierdziliśmy, że to jest idealna okazja na to, żeby zrobić coś wspólnego, zrobić coś razem. A to, że się dogadaliśmy, to już była konsekwencja tego, że również z Przemkiem się znam i po prostu wydaje mi się, że w zasadzie dogadaliśmy się, zanim nawet podpisaliśmy kontrakt, więc wydaje mi się, że ważne jest po prostu zaufanie i takie poczucie, że idziemy w jednym kierunku. Więc to są właśnie te rzeczy, którymi się po prostu przekonałem i do Darka, i do Przemka. No i wierzę, że wspólnie będziemy starać się robić wszystko najlepiej tak, żeby było dobrze nie tylko dla Tiger Promotions i tej organizacji, ale również dla mnie. Słuchaj. Tak. Jeszcze tylko dodam to, że to co Izu powiedział, że wydaje mi się, że w tej grupie promotorskiej Tiger Promotion jest bardzo dużym atutem jest to, że Darek
był wcześniej w roli zawodnika, a teraz jest w roli promotora. Ja też miałem przygody ze sportem, uprawiałem sporty motorowe, więc wiem, umiemy się oboje empatycznie postawić w roli zawodnika i dzięki temu mamy nadzieję, że będzie nas dużo, a tych sportem do innych promotorów, którzy robią tylko na ten biznes i nie do końca się to tego wczuć w problemy i to, co stoi za zawodnikiem, jakie są wyrzeczenia, jak to jest spot, jakie zagrożenia za tym idą i tyle. Pewnie to będzie nasz atut w tym przedsięwzięciu. Ich hätte eine Frage. Wir haben Pytanie. Was für. Wie viele Tickets sind verkauft? Wie viele sind Tickets verkauft und wie viele gibt es noch? Ile biletów się sprzedało i ile jeszcze może jest dostępnych? My promocję dotyczącą tej gali rozpoczęliśmy jakieś 3 tygodnie temu ogłoszeniem jakby samego przedsięwzięcia, które się nazywało enigmatycznie Urban Jungle i cała kreacja tego wydarzenia polegała na tym, że był Tygrys i Pantera i to była jakaś taka tajemnica. Drugi etap to była przygoda, opisanie tego, że na jednym linku się znajdzie Izu i Tiger, dość enigmatycznie. I tak naprawdę dopiero dzisiaj odkrywamy karty. I mamy świadomość tego, że za kibica to dzisiaj zobaczy na tej konferencji, czyli dwa rzędy tutaj znakomitych pięściarzy, promotorów, ludzi związanych z organizacją, informacji na temat współpracy z Telewizją Polsat, pokazuje skalę tego projektu i to pokazuje to, że to, co kibice będą mogli zobaczyć na arenie 8 grudnia, przejdzie ich najśmielsze oczekiwania, bo przygotowujemy spektakularny sport na najwyższym światowym poziomie i spektakularne show, więc oczywiście będzie można to obejrzeć za pomocą telewizji Polsat, na antenie telewizji Polsat, ale też wydaje mi się, że to jest niepowtarzalne przeżycie, żeby się znaleźć na Ergo Arenie 8 grudnia. Bilety są dostępne na eventim.pl, więc zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym spektaklu. Und gibt es schon Informationen über Show-Acts und Prominenz, wer da alles am Ring sein wird? Was für Shows erwartet ihr da? Po części powiedziałem, nie, Erol, nie zrozumiał tego, mówię po polsku. Erol, I told that you said this is before. Ale mamy sytuację, w której rzeczywiście my będziemy stawiać na to, żeby to był sport na najwyższym światowym poziomie w połączeniu ze spektakularnym show. I o tym się przekonacie 8 grudnia. Wydaje mi się, że to, co możemy zrobić z Darkiem razem, to jest zaprosić was, wszystkich kibiców 8 grudnia do Ergo Areny na to, żebyście stworzyli z nami te widowisko. To będzie premiera Tiger Promotions, będzie to premiera formatu Tiger Fight Night. Będzie to niesamowite wydarzenie, ponieważ polski ciężki zawodnik, przekornie nazywany ostatnio nadzieją białych, będzie walczył o pas. Tego dawno nie było już tutaj w Polsce. A ten pas to będzie jeden z przystanków tej drogi o tytuł mistrza świata. Więc wydaje mi się, że tutaj wszyscy fani boksu i nie tylko mogą liczyć na niesamowite wydarzenie. Będziemy mieli po raz pierwszy chyba występy na żywo na taką skalę, bo mamy bardzo dużą scenę muzyczną i tam przewidzianych artystów z nurtu hip-hop i nie tylko. W części beneficowej będziemy mieli wiele niespodzianek dla Darka, o których nie mogę teraz mówić, bo jest to niespodzianka. Natomiast dla kibiców to jest dodatkowa gratka i dodatkowy powód dla tego, żeby kupić bilet 8 grudnia. Także zapraszamy. Eventim.pl. Bilety są jeszcze dostępne, więc mam nadzieję, że się licznie spotkamy 8 grudnia i będziemy świętować wielkie święto sportowe związane z boksem i wiele atrakcji towarzyszących. Tomaszki, nie? Jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję serdecznie w imieniu organizatorów, wszystkich gości. Są do dyspozycji, jeszcze można porozmawiać. No i widzimy się na pewno 8 grudnia w Gdańsk-Sopot, Ergo Arena, miejska dżungla, w której mamy nadzieję nikt się nie zagubi i będzie wielkie wydarzenie.